ta szumna zapowiedź, która mnie trochę zawstydza, jest właściwie na miejscu, dlatego że ja tu występuję, proszę Państwa, jak to zresztą tytuł niezbyt precyzyjny sygnalizuje, w roli może niekoniecznie starca, ale starego, to znaczy w roli akademika, w roli człowieka uniwersytetu, w roli instytucjonalnego kuratora, w roli starego urzędnika muzealnego. Wiemy już, że to nie jest wystawa różowych pluszaków. Wiemy, że ta wystawa traktowana była przez jej kuratorów jako bardzo poważna, jak oni mówią, porządna, czyli solidna, przemyślana i jako wystawa właśnie dorosła. Pytanie, co zatem dla takiego człowieka jak ja, co dla historyka sztuki, historyka kultury oznacza wystawa w Muzeum Wszystko Wolne? Jej tytuł głosi wolność interpretacji. Sugeruje akt przewartościowania, dekanonizację, zwolnienie z normatywności, takiej normatywności historii sztuki i muzeologii, a w jej miejsce sugeruje wytworzenie nowej interpretacji zbiorów muzealnych i nowego porządku treściowego. Można tę ideę, niekoniecznie rozumianą jako intencję autorów, ale jako niewątpliwą praintencję pomysłodawców, dorosłych i jako, brzydko mówiąc, produkt finalny, można ją widzieć w całym ciągu, tę ideę uwolnienia interpretacji, można ją widzieć w ciągu wielu dekanonizacji i zwrotów interpretacyjnych, nauk historycznych i humanistycznych. Można tę wystawę widzieć śmiało jako kulminację, ostateczność, skrajną konsekwencję. A więc przypomnijmy hasłowo, poczynając od odejścia od formalno-stylistycznej historii sztuki tej słynnej Kunstgeschichte als Formengeschichte Weltlina przez zwrot treściowy oparty na myśli Ernsta Kazirera w postaci Kunstgeschichte als Geistesgeschichte Maxa Dworzaka, czy następnie ikonologii Erwina Panowskiego. Przez kolejny zwrot, przewrót, zwrot lingwistyczny albo semiologiczny w teoriach strukturalizmu, semiologii i semiotyki, począwszy od Ferdinanda de Saussure'a i Charlesa Peirce'a, przez Jurija Łotmana, Borisa Uspieńskiego, Umberto Eco, Michaela Bachtina, po Rolanda Barta. Świadomie w jakimś stopniu epatuję Państwa wielością tych wielkich nazwisk, bo tak bawi mnie sytuacja, że oni wszyscy powinni przyjść na tę wystawę i ciekaw jestem, co by powiedzieć. Kolejny zwrot to jest zwrot fenomenologiczny pod wpływem myśli Edmunda Husserla i Romana Ingardena, Hansa Roberta Jaussa, Wolfganga Isera, który powoduje, czy wytwarza estetykę recepcji w wydaniu historyków sztuki takich jak Michel Baxandel czy Wolfgang Kemp. Dalej mieliśmy zwrot hermeneutyczny pod wpływem Martina Heideggera, Hansa Georga Gadamera czy Teodora Adorna, który wytworzył teorię Georgesa Didi-Ubermana, Michela Bretie. A oba te zwroty także stoją u podstawy antropologii obrazu Hansa Beltinga czy Wiktora Stoicity. Potem nastąpił jeszcze drugi zwrot lingwistyczny w ramach poststrukturalizmu Michela Foucaulta, Julii Christevej, wspomnianego już Rolanda Barta, Pierre'a Bourdieu, w postaci dekonstruktywizmu Jacques'a Derrida, Christevy, Paula Demana czy Josepha Hillisa Millera, czy też w tak zwanym preposterioryzmie wczesnych badań Mike Ball.
Potem w międzyczasie nastąpił także zwrot do studiów kulturowych, tak zwany Visual Culture Studies, zwrot antropologiczno-kulturowy, sięgający do tradycji myśli Waltera Benjamina, do koncepcji Clifforda Geertza czy Pierre'a Bourdieu, wielu jeszcze innych. Tutaj tak klasycznym przykładem może być późna Mieke Boll. W tym zwrocie zawiera się zwrot genderowy, feministyczny, queerowy pod wpływem Judith Butler i wielu innych badaczek, realizowany na przykład przez Caroline Walker Bynum. Wreszcie można by powiedzieć o takim stosunkowo niedawnym zwrocie do rzeczy. Teoria sprawczości rzeczy pod wpływem filozoficznej myśli Bruno Latoura, realizowana na przykład przez Alfreda Gela i wielu jeszcze innych badaczy. W międzyczasie nastąpił też zwrot neurobiologiczny ku neuroestetyce, neuromuzeologii itd., itd. Semir Dzeki i paru jeszcze innych badaczy by tutaj można wymieniać. A więc mamy taką falę kolejnych zwrotów, które coraz bardziej odchodzą od dzieła zamkniętego ku od dzieła samego sobie ku odbiorcy, ku osobie widza i które próbują łączyć przedmiot artystyczny z działaniem jego na odbiorcę. Wydaje się, że to, co nastąpiło w tej wystawie, jest kulminacją tego całego ciągu. Druga kwestia to przemiany w teoriach muzeologicznych. Poczynając od pradawnej tradycji Kunstkamery, gabinetu osobliwości, gabinetu naturaliów, gabinetu amatora sztuki w drugiej połowie wieku XVI i wieków XVII-XVIII, przez koncepcję galerii jako kolekcji historii sztuki porządkowanej wedle szkół artystycznych. Myślenie takie zaczyna się już w XVII wieku, no ale najbardziej znamionuje muzea powstające w XVIII, późnym XVIII i w XIX wieku. XIX-wieczna jest także koncepcja muzeum jako świątyni sztuki, muzeum miejsca edukacji narodowej, muzeum encyklopedycznego, traktowanego w istocie nie jak muzeum, ale jak archiwum wiedzy. Muzeum wreszcie nam bliższego czasowo, muzeum jako forum dyskusyjnego, jako miejsca negocjacji i dialogu społecznego, muzeum krytycznego, jak je określa Piotr Piotrowski w tytule swojej książki, choć nie jest to jego oryginalne określenie. Muzeum opartego na dekanonizacji tego, co jest, na obalaniu istniejących kanonów, dekonstrukcji tych kanonów i tworzeniu przejściowych, zmieniających się kanonów nowych. Wreszcie wiek XX przyniósł koncepcję muzeum jako forum, ale rozrywki, edukacji poprzez rozrywkę, co w przemyśle rozrywkowym spowodowało, że muzeum stało się także przedsiębiorstwem komercyjnym, uczestniczącym w produkcji turystycznej, wytwarzającym produkt ekonomiczno-turystyczny. Nasza wystawa, to znaczy nasza, ta, którą omawiamy, wystawa, no właśnie, ciągle mam takie zahamowanie, żeby mówić wystawa dzieci, a nie daj Boże dziecięca, bo może jeszcze ktoś urobi z tego określenie dziecinna. Ta wystawa jest zarazem ostateczną, tu stawiam znak zapytania, może można pójść dalej. Ja już nie umiem, ale może można pójść dalej. Ostateczna konsekwencja linii zmian w koncepcji muzeów. Od kanonicznej, zamkniętej, uporządkowanej kolekcji, uformowanej statycznie przez znawcę uczonego. Czy to będzie kolekcjoner, właściciel, ekspert, kurator.
odchodzącej od przemocy symbolicznej, od narzucania opresywnego jakiegoś kwantum wiedzy albo określonych interpretacji, gdzie ta wiedza jest instrumentem swoistej władzy, władzy jakiejś grupy nad innymi, do koncepcji muzeum otwartego, interaktywnego, o porządku stale negocjowanym przez odbiorcę, o zmiennej narracji, o przekazie, dyskursie, nie narzucającym twierdzeń, stałych odpowiedzi, twardych tez i poglądów. A więc koncepcji budowanej z wielorakich, wielopłaszczyznowych pól jednostkowych rozpoznań, skojarzeń i emocji. Można by powiedzieć, że w stosunku do tej dawnej, tradycyjnej koncepcji zamkniętej ekspozycji muzealnej, ta nowa, zamiast struktury architektonicznej, czyli takiej ekspozycji jako wykonstruowanej budowli, proponuje koncepcję sieci wątków i skojarzeń. Albo też można tu innym pojęciem filozoficzno-socjologicznym się posłużyć, zapożyczonym od Gilles Deleuze'a, kłącze. Kłącze takich właśnie wątków i skojarzeń. I ta wystawa taka jest w odbiorze tego starca, którym tu jestem. Bardzo interesujące jest, że ta wystawa mieści się bardzo dobrze, o dziwo, bardzo dobrze w pewnej słynnej dyskusji na temat granic interpretacji. Dyskusji, która toczyła się na początku lat 90. zeszłego wieku. Prowadzili ją Umberto Eco, Richard Rorty i Jonathan Kahler. Umberto Eco twierdził, że interpretacja opiera się na odczytaniu trzech intencji. Intencji autora dzieła, intencji odbiorcy i intencji samego dzieła. Poprawna interpretacja polega na uzgodnieniu tych praktyk, tego co mówi autor, co mówi dzieło, niezależnie od świadomości autora, co wreszcie czyta z tego odbiorca. Zakłada jednak istnienie jednej poprawnej interpretacji, istnienie modelowego, idealnego czytelnika czy widza. W przeciwieństwie do Umberto Eco, Richard Rorty, który w historii badań nad myślą XX wieku określany jest jako liberalny neopragmatysta, odrzuca interpretację jako odkrywanie intencji autora i dzieła, jako studiowanie struktury dzieła. Rorty odrzuca interpretację właściwie rozumową, interpretację w ogóle. Mówi, że sens ma używanie dzieła. Zamiast interpretować, należy używać dzieła. Używać do własnych, dowolnych celów i potrzeb. Zgodnie z własnymi umiejętnościami, oczekiwaniami, potrzebami, skojarzeniami, wyobraźnią, emocjami, zakresem doznań i tak dalej. Jego teoria jest pochwałą czytania i patrzenia, które zmienia nasze myślenie, rozumowanie, nasze postawy, zmienia, jak on pisze, nasze życie. Może ta wystawa zmienia nasze życie. Jonathan Kahler, trzeci z dyskutantów, głosi obronę nadinterpretacji. Przy czym, mówi tak, słowa interpretacja, nadinterpretacja są zużyte. Może lepiej używajmy słów rozumienie, understanding, i nadrozumienie, overstanding. Rozumienie to jest ten odbiorca modelowy, ta jedna poprawna interpretacja u Umberta Eco. Nadrozumienie to jest sposób odczytania dzieła przez każdorazowego, indywidualnego odbiorcę. To nadrozumienie stawia pytania i odpowiedzi, które
których dzieło w istocie nie stawia wcale odbiorcy w tej swojej strukturze znaków. To jest odczytywanie tego, czego nie ma w dziele, co nie zostało powiedziane, namalowane, narysowane, etc. To jest poszerzanie kontekstu i możliwości literalnej interpretacji. Pytanie o to, o czym dzieło nie mówi, co jest między wierszami, co jest w zapleczu. Pytanie o różne nieuświadamiane pragnienia i potrzeby twórcy dzieła, o świat istniejący poza dziełem, o stłumione lub ukryte treści. Tym, co jest najważniejsze, mówi Keller, jest nadmiar zdziwienia dziełem. To jest coś pozytywnego. U Umberto Eco ów nadmiar zdziwienia, bo to on sformułował ten zwrot, było czymś negatywnym, było przyczyną nadinterpretacji, czyli czegoś negatywnego, złego. W tej polemice wielkich teoretyków, będę już tak mówił, nasza wystawa sytuuje się pomiędzy Rortym a Kalerem. Moim zdaniem z przesunięciem w stronę Kalera. Na przykład sala Minotaura, będę użył skróconych określeń, pokazuje takie swobodne kreowanie mitu, odnoszenie go do realności dzisiejszej. Zawiera mnóstwo wolnych skojarzeń i pytań i nowych, aktualizowanych wątków. Chociaż no, nie ma tu miejsca, żebym czynił próbę takiej wykładni tego, co w tej sali jest, zgodnie z tą wielką teorią interpretacji humanistycznej. W innej sali, w sali z bohaterami, znajdą Państwo definicję Jezusa Chrystusa. Chrystus, chodzi o podpis autorów wystawy do dzieła Jana Matejki bodaj to, ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Mamy tam tekst taki. Chrystus był człowiekiem, jak i Bogiem. Więc można go nazwać Bogowiekiem. Nie Bogo-człowiekiem, jakbyśmy się spodziewali. Bogowiekiem. A wiekiem dlatego, że urodził się w pierwszym wieku. No i oczywiście, a śmiejecie się Państwo. W tej pierwszej części zdania mamy rozumienie. Chrystus był człowiekiem, jak i Bogiem. Jasne. To, co jest nadrozumieniem ewidentnym kalerowskim, to jest właśnie to zdanie i to słowo bogowiekiem, wiekiem, dlatego że urodził się w pierwszym wieku. Więc tu skojarzenie ważne dla autora tej frazy to jest właśnie ten aspekt, ta warstwa nadrozumienia, bardzo istotna, która nagle ten obraz Matejki czyni czymś zupełnie nowym, prawda? Jak też całą wielką tradycję przedstawiania Chrystusa. Przecież to zdanie w całości ma głęboki sens, bo mówi chociażby o tym, tu odtwarzam tak, rekonstruuje, czyli konstruuje potencjalną intencję autorów, ale muszę sobie to tłumaczyć, prawda? Od narodzin Chrystusa liczy się rachuba czasu. Coś, co jest ważne dla każdego człowieka, prawda? Dla nich, tych autorów także. A tą rachubą liczymy dzieje chrześcijańskiej cywilizacji, w której z lepszym lub gorszym skutkiem tkwimy i dzisiaj. Więc to nadrozumienie otwiera dalsze rozumienie, szersze i głębsze. To, co się dokonało na tej wystawie, mieści się też w parze pojęć, opozycji pojęć, kanonizacja i dekanonizacja. Ta dekanonizacja jest najpierw dekonstrukcją jakiegoś kanonu. Kanonu, który, i niech tutaj opiekunki nie przeczą, który niewątpliwie jakimiś
krótkimi zdaniami, jakimiś wyborami tych muzealnych kuratorów, były tym dzieciom narzucane. Dzieci musiały je odrzucić. Ja wiem, że Ryszard Bobrow wyjął określone przedmioty po prostu ze swojego skarbca, prawda? Ale dzieci chciały mieć to i coś jeszcze innego. A z tego kanonu wyjęły ten swój własny, prawda? To działanie no, mieści się w takim ciągu różnych przedsięwzięć muzeologicznych, bardzo powszechnych przez ostatnich 30 lat w różnych muzeach światowych i także polskich. W gruncie rzeczy taką formą dekonstrukcji dekanonizacyjnej były trochę zabawne, trochę nieudane interwencje w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kiedy sztukę współczesną zderzaliśmy, ale to my, starzy kuratorzy, ci dorośli, z obiektami sztuki dawnej. Takim działaniem było to, co zrobił Karol Radziszewski w Zachęcie. Słynna wystawa Siusiów torcik. Całkiem niedawno działanie o podobnym charakterze wykonał Zbigniew Libera w Królikarni. Ale to są tylko przykłady tego rodzaju zabiegów. Ale one wszystkie miały klucz i spodziewano się po nich określonego modelu odczytania. Te interwencje w Muzeum Narodowym miały na celu pokazać intertekstualność sztuki dawnej przez sztukę nowoczesną. Radziszewski miałby, tego oczekiwano, genderowo odczytać zbiory Zachęty, choć odczytał je, zdaje się, znacznie szerzej. Libera stosuje takie ponowoczesne, poststrukturalistyczne odczytanie, czy raczej tego, żeśmy się po nim spodziewali. Nie zawsze rezultat spodziewany zgadzał się z tymi oczekiwaniami. Natomiast nasza wystawa nie miała arbitralnego, odgórnego, z góry założonego modelu czy klucza. Było oczywiście ogólne oczekiwanie, o czym mówiła pani dyrektor, opiekunki wystawy. Odkrycie jakiejś wrażliwości intelektualnej dziecka jako osoby nieuprzedzonej, nie posiadającej prawiedzy, przedwiedzy, bagażu obciążającego widzenie. Odkrycie jakiejś dziecięcej niewinności spojrzenia, poza rozumowości, nieuzbrojonego oka, nieskażenia erudycją i doświadczeniem, czystej doznaniowości. Czy nie oczekiwaliśmy, aby, że dzieci pokażą nam się jako taki archetyp tego, co pierwotne, prymarne. To, czego szukaliśmy i szukamy, fałszywie zresztą, w sztuce ludów pierwotnych. Czy to nasze oczekiwanie, to jest pytanie, nie jest naiwne? Dzieci pokazały wystawę intelektualnie, takie mam wrażenie, nie różniącą się od wystawy dorosłych. W sensie dyskursywnego rygoru. Odmiennego od dorosłego kanonu wiedzy i schematu opisu świata, a jednak rygoru już kończę. Choć są w niej cechy specyficzne, jak silna obecność, a nawet nadobecność zwierząt w wielu dziełach. Jak łączenie dyskursu takiego twardo rozumowego z metaforycznym. Połączenie takiego języka metaforyczno-literackiego, czego próbką była choćby definicja Chrystusa. Jak silny powrót do konwencji Kunstkamery z jej, no właśnie, encyklopedycznym, systemowym porządkowaniem makroświata w mikroprzestrzeni, a zarazem z fantasmagoryjnym, wyobrażeniowym poszukiwaniem osobliwości, niezwykłości, niesamowitości, curiositas. Owe smoki, potwory, oczywiste pokłosie fantastyki, fantazji, fikcji historycznych w literaturze, filmie, grach komputerowych.
Jak wreszcie oscylowanie między luźną narracją a systematyzowaniem obiektów traktowanych jako reprezentacje kultury, społeczeństwa. Chociażby Minotaur, sala z Minotaurem czy sala horroru. Coś, co domagałoby się analizy badacza narratologa. Choć to wszystko tam występowało, to jednak wystawa ma stabilność dorosłego, analityczno-krytycznego spojrzenia. Jest wystawą dorosłą, choć zrobioną przez dzieci. I to tak bardzo, że dorosły, wykształcony widz może ją oglądać wręcz w kategoriach wysokiej metodologii i teorii nauk społeczno-humanistycznych. Na przykład można by przeprowadzić analizę, nie chodzi o to, że to jest spójne z tą wystawą, co ja mówię, ale można by to zrobić, co tylko potwierdza aspirację dzieci do stworzenia dzieła dorosłego. W sekcji las moglibyśmy tutaj posługiwać się kategoriami animal studies albo posthumanistycznej teorii sieci człowieka i nie ludzi, w tym zwierząt tworzących takie milie cywilizacyjne ludzi. Albo moglibyśmy to metodami antropologii kulturowej rozpatrywać, gdzie las i zwierzęta stanowią mity początku, pierwotni pracywilizacji. Tam jest obecny bardzo silnie wątek takiego pansłowianizmu, neopoganizmu, druidzi, światowidy, etc. A w sali strachów chcielibyśmy na przykład posłużyć się metodologią studiów wizualnych, visual culture studies, a z drugiej strony taką dekonstrukcyjną metodą poststrukturalistyczną analizującą mity, mitologizację, albo metodami z zakresu literaturoznawstwa neoretoryzmem. Nieważne już w szczegółach jak, ale to są, jak wchodzi się do tych sal, jak taki nadęty uczony tam wchodzi, to mu się to kojarzy. Może to jest zupełny przypadek, a może coś w tym jednak jest. Nie będę podawał, ja sobie tu wypisałem bardzo szczegółowo poszczególne możliwe teorie i metody zastosowane do poszczególnych części tej wystawy, żeby Państwa nie zanudzić. Słowem, kierując się kategoriami tych różnych wysokich, dorosłych teorii i metodologii, można by napisać historię kultury i sztuki, wychodząc w każdym rozdziale od zestawu obiektów wybranych przez dzieci. No ale też historyk sztuki chętnie by wykorzystał poszczególne wątki. Ja na przykład dzieciom ukradłbym koniecznie metaforę cienistego lasu, groźnej puszczy, taki Urwald, pustelniczego ostępu i napisałbym książkę albo zrobił wystawę o lesie, zwierzętach i ludziach jako jego mieszkańcach. No i koniecznie ukradłbym im pomysł na wystawę o horrorze, taką obrazową historię strachu bym wytworzył. To, że chciałbym ukraść dorosłym dzieciom dorosłe tematy, no chyba świadczy o tym, że ta wystawa nie jest tylko zabawą, na pewno jest grą, ale że jest bardzo, jak oni powiedzieli, porządną wystawą, poważną wystawą. Dziękuję.